napisałem, że ostatecznie skończy się to jakimś wielkim kosowem, to znaczy tak, handel narkotykami, prostytucja, handel narządami, prawda, i tego typu rzeczy. Z tą jedną małą, właśnie z dwoma małymi różnicami. Mianowicie różnica pierwsza jest taka, że od Kosowa właściwego dzieli Polska tam z 1500 czy 2000 km, a wtedy będziemy z tym Kosowem graniczyli. Co więcej, Kosowo właściwe ma tam chyba 2,5 miliona mieszkańców, a to Kosowo, które nas tutaj w pobliżu, będzie miało 25. I to jest skutek prosty, prowadzony przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych polityki w ostatnim czasie w stosunku Ukrainy. Pisałem to wtedy, kiedy minister Radosław Sikorski ogłaszał wielki triumf demokracji w Kijowie. To jest taka pierwsza refleksja co do tekstu, który tutaj już niestety nie jest. Ja powiem tak, na swoim krótkim wystąpieniu chciałbym poruszyć parę spraw dotyczących samej Ukrainy i co dla Ukrainy oznaczają w tej chwili te wszystkie wydarzenia. Przede wszystkim nie zgadzam się z tezą, która była lansowana przez bardzo długi czas przez polskich polityków, a również w polskich mediach, dotycząca oceny poszczególnych sił politycznych na Ukrainie. Znaczy, w czym się nie zgadza? Mianowicie, nas od bardzo długiego czasu przedstawiano prezydenta Wiktora Janukowicza jako osobnika wyjątkowo szkodliwego, antypolskiego i w ogóle najgorszego, jaki może być. Ja oczywiście nie będę tutaj mówił, że to był znakomity prezydent, który się kierował tylko i wyłącznie dobrem wspólnym w pojęciu świętego Tomasza i Arystotelesa, bo tak nie było. Był to jeden z oligarchów, którego w tej chwili zastąpili inni oligarchowie, który oczywiście kierował się głównie interesem własnym. Tym niemniej pojawia się pytanie, czy rzeczywiście był to prezydent tak bardzo zły z polskiej perspektywy i czy rzeczywiście był to również, tak jak nam się to przedstawia, polityk aż tak bardzo prorosyjski, jak to widzi. Co ciekawe, w samej Ukrainie i w Rosji nie traktowano go jako polityka specjalnie prorosyjskiego. Nasze media gdzieś tam zająknęły się po cichu, znaczy raz tam słyszałem, że właściwie to Putin na Kremlu to prezydenta Janukowicza specjalnie nie lubiono. Dlaczego go nie lubiono? Dlatego, że Janukowicz prowadził zawsze tak politykę, którą na Ukrainie zwaną mianem polityki wielowektorowej. To znaczy polegającej na oscylowaniu między Rosją a Unią Europejską i wyciąganiu korzyści tam, gdzie jest dana możliwość. Jeśli istnieje możliwość, będą za bazę w Sewastopolu, żeby mieć taniej gaz, to tak będzie. Jeśli jest możliwość wziąć jakieś pieniądze w Unii Europejskiej w zamian za coś, to nastąpi. W związku z czym była to polityka wielowektorowości. To zresztą sytuacja, w której zaczął się cała rewolucja na Ukrainie, czyli niepodpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, jest klasycznym przykładem polityki wielowektorowości. To nie jest tak, że Janukowicz z góry się nastawi, że tej umowy nie podpisze. Gdyby się tak nastawił, to w ogóle by jej nie negocjował. To, że ją negocjował, świadczy o tym, że liczył się z możliwością jej podpisania. Tyle tylko, że chciał coś za. Dlaczego? Dlatego, że likwidacja barier celnych pomiędzy Rosją i Ukrainą oznaczała możliwość przechodzenia eksportu zachodnich towarów do Rosji, gdzie nie ma granicy celnej. Oznaczało to de facto zniesienie granicy celnej między Unią Europejską a Rosją jeszcze za pośrednictwem ukraińskim, na którym to Ukraińcy mieliby zarabiać. Gdyby Rosjanie chcieli znieść granicę celną z Rosją, to sami by to zrobili bezpośrednio. Jeżeli Ukraina miałaby nie mieć granicy celnej z Unią Europejską, no to Rosja, jeżeli chciała mieć granicę celną z Unią Europejską, musiałaby wprowadzić granicę celną na granicę z Ukrainą. W związku z tym Janukowicz zasugerował dosyć wyraźnie, że on jest gotów się na to zgodzić, że będzie granica celna z Rosją, tyle tylko, że Ukraina finansowo straci, dlatego że jej handel zagraniczny jest w znacznej mierze powiązany właśnie z Ukrainą, szczególnie tych wschodnich rejonów, gdzie był jego elektorat, jego wyborcy. W związku z czym zasugerował, ile to będzie kosztowało Ukrainę i oczekuje rewaloryzacji tych strat. Unia Europejska oczywiście nie miała kroku, to się nie dziwię, to się im tego nie zrobił. W związku z czym obydwie strony się nie dogadały i taki jest powód pierwotny, od którego rozpoczął się spór. Co wcale oczywiście pokazuje bardzo dobrze, że Janukowicz wcale nie jest politykiem zawsze i wszędzie prorosyjskim, tak jak to się u nas przedstawia.
Janukowicz jednakże w moim przekonaniu z polskiej perspektywy jest politykiem, był, przepraszam, politykiem na Ukrainie bardzo cennym z bardzo prostego powodu. Mianowicie swoją polityką wielowektorowości chciał, aby Ukraina była pewnym buforem pomiędzy Rosją a Unią Europejską. I teraz się pojawia pytanie, czy posiadanie takiego bufora pomiędzy Polską a Rosją tak naprawdę było dla nas niekorzystne? W moim przekonaniu było to coś dla nas dosyć korzystnego. Co więcej, bufor ten zarządzany przez Janukowicza zachowywał minimum stabilności. Musimy sobie uświadomić fakt, że mówimy Ukraina, a tak naprawdę są dwie Ukrainy. Ta Noworosja, prawda, jak ją nazywają, ta Ukraina właściwa, tak? Taka nazwijmy Banderosja. One się różnią wszystko, zarówno historycznie, symbolicznie, językowo, nawet wyznaniowo. W związku z czym ta różnica jest olbrzymia. Tam mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma oddzielnymi narodami, które tam za czasów Związku Radzieckiego podzielono republiki gdzieś tam na mapie wytyczono granice. Przez pewien przypadek się okazało, że kilkanaście milionów, czy ze 20 milionów ludności rosyjskiej czysto lub ludności ukraińsko-rosyjskiej, takiej pół na pół, która nie ma jakby określonego poglądu, czy jest Ukraińcami, czy Rosjanami, mówiąca zresztą w znacznej części po rosyjsku również w domu. Te dwa narody włączono w jedno państwo. Te dwa narody mają różne interesy, różne koncepcje polityki zagranicznej, różne koncepcje tego, co w historii jest piękne i wspaniałe, tego, co jest złe i tak dalej. Jest pytanie, czy dwa takie narody są w stanie wstać w jednym państwie? Są pod jednym warunkiem, mianowicie, że są w stanie usiąść i znaleźć pewne minimum kompromisu pozwalające im zamieszkiwać w jednym państwie. I takie minimum kompromisu do tej pory na Ukrainie traktowano wynik wyborów prezydenckich i parlamentarnych. To znaczy, każde wybory tam to były wojna o wszystko, ponieważ zmieniała się polityka zagraniczna, całe elity władzy, wszystko się zmieniało z każdym wyborem. W związku z czym wybory tam się rozgrywały na poziomie 2-3% przewagi jednej ze stron. Ale szanowano przez te prawie ćwierćwiecze prawie ludności Ukrainy jako państwa to, że rozstrzyga się tylko za pomocą demokratycznych wyborów, jak 52-48 w tą lub tamtą stronę. Majdan jest zerwaniem tego najmniejszego minimum, aby funkcjonowało to państwo. To znaczy, Majdan był tym, że jedne 50%, ponieważ nie było zadowolone z wyborów i wyników, opaliło w wyniku zbrojnego zamachu, ulicznych manifestacji i ulicznych walk, opaliło prezydenta wybranego w legalnych, powszechnych wyborach. Cóż to oznacza? Oznacza to, że wschodnia Ukraina dostała bardzo prosty sygnał. Jeżeli na następnych wyborach, tych czy jakichś innych, kiedykolwiek wygra, to jej kandydat zostanie obalony w kolejnych. W związku z czym minimum kompromisu pozwalające funkcjonować temu państwu zostało zerwane. Co się w takiej sytuacji musiało stać? Musiało się stać to, że dojdzie do podziału Ukrainy. To, co się w tej chwili dzieje, myślę, że było od początku jak najbardziej do przewidzenia. Czy są tacy, którzy są z tej sytuacji zadowoleni? Tak. Ci, którzy są z tej sytuacji zadowoleni, znajdują się bardzo blisko nas, po drugiej stronie ulicy. Dlaczego? Dlatego, że z ich perspektywy oznacza to, że zachodnia Ukraina z Kijowem i Lwowem została wyrwana z rosyjskiej strefy wpływów, tego co doktryna Miedwiediewa mówiła jako rosyjska strefa wpływów, czyli kraje postradzieckie. Oznacza to oczywiście, że ten kraj będzie biedny, słaby, niesamowicie zacofany, ale oczywiście oznacza to przesunięcie pewnego polityczne w kierunku zachodnim i osłabienie siły Rosji. Są w związku z czym siły, które są tym zainteresowane i uważają, że lepsze pół Ukrainy niż w ogóle. Państwo polskie przyłączyło się do tej linii geopolitycznej, z tym, że w odróżnieniu od tych, którzy są po drugiej stronie ulicy, oni z wielkim Kosowem nie graniczą. My będziemy graniczyli i będziemy z tego powodu mieli wszystkie, w cudzysłowie, korzyści, jakie tylko mieć. Możemy sobie ocenić, w jaki sposób polska dyplomacja to rozegrała. Podnoszę wrażenie, że panowie dalej są z tego dumni. Dziękuję. Dziękuję.
a moim zdaniem celem polityki amerykańskiej było wzięcie całej. Celem być może był Krym, gdzie była przecież baza floty rosyjskiej, czyli oczywiście było to nierealne, ale oni chcieli przechwycić całą Ukrainę, co było oczywiście od początku wskazane na wypowiedzenie. Świadczy to, no, to słabościach amerykańskiej polityki. Ostatnio ukazał się artykuł, proszę Państwa, w jednym z hiszpańskich gazet, bardzo celny tytuł, Imperium Chaosu. Imperium Chaosu, czyli wszędzie tam, gdzie Amerykanie próbują zaprowadzić jakby ich demokrację, nie ma demokracji, to jest chaos. No i mamy kolejną odsłonę tego Imperium Chaosu, ale już oddaję głos panu Domekarzu. Ja przede wszystkim ze swojej strony chciałem bardzo podziękować panu redaktorom za uwzględnienie też tutaj naszych opinii, które były prezentowane na portalu geopolityka.org. Powiem w ten sposób, jak już żeśmy postrzegali Ukrainę, zresztą będąc tam praktycznie regularnie, ja się staram być na Ukrainie praktycznie co roku. Staram się być na Ukrainie praktycznie co roku, co prawda z powodów osobistych nie udało mi się niestety.